No i z takich obrazków jeszcze to domokrążcy. To był folklor, że tak powiem, tej Pragi. Właśnie, życie podwórkowe można powiedzieć. Kto przychodził na to podwórko? No to ja panu powiem, bo przychodziło ich dużo, ale jednego to zapamiętałem, wie pan, długo. To był Żyd, myśmy wszystkich nazywali Jankiel, bo chcę panu powiedzieć, że ta ulica Olszowa dalej była ulica Blaszana i na tej ulicy Blaszanej mieszkało wiele rodzin żydowskich. Poza tym przed 1939 roku tamte okolica i Szmulki to było największe skupisko Żydów, jeżeli chodzi o stronę praską. Także ja z tymi chłopakami, wie pan, żydowskimi, myśmy razem biegali, nie było różnicy. No zanim zacznę mówić, wie pan, o tych sprawach, to nawet byłem w mieszkaniu u jednego. No i ten jego ojciec mówi, ty Stachu, co? Ty masz taką smykałkę. Ja ci dam, mówi, zarobić. Panie Jankiel, ale ja nie mam pieniędzy. Oj, myśligienę, mówi, myśligienę. On się nie pyta, co to ma być, on się pyta o pieniądz. Dobrze, panie Jankiel, co to ma być? Ja ci dam beczkę śledzi. Ty mi zapłacisz za beczkę. Pójdziesz na Bazar Różyckiego, będziesz sprzedawał na sztuki. Panie Jankiel, a z tego to można wyżyć. A ten, co z wami biega, on głodny. Nie, kanapki ma, jeszcze nam częstuje. A widzisz, obdarty chodzi. Nie, no widzisz, z tego można wyżyć. Dlaczego ja mówię o tym? Bo te rodziny, które tam mieszkały i z tymi, co ja miałem kontakt, bo miałem kontakt i w getcie warszawskim później, to były rodziny ciężko pracujące. Także mit Żyda, wie pan, bogacza, tu na Pradze nie istniał. No, ale przychodził taki domokrążca, też Jankiel, u nas każdy Żyd to był Jankiel. To był Żyd, który miał kosz wiklinowy zamocowany na takim specjalnym, skręconym, no jak gdyby linia, ale to ze szmaty, żeby nie uwierało, proszę pana, a z tyłu worek. W tym koszu miał wyroby ceramiczne. Jak wchodził na podwórko, to fajans za gałgan, no i pierwsze kroki do matki, bo nasza rodzina składała się z 11 osób. Także tam dużo było. Dzień dobry, pani Zalewska. Dzień dobry. Oj, mówi, co pani ma? Panie Jankiel, wszyscy Jankiel był. Ja mam marynarkę, no niech no pani pokaże. Matka, bo to moja przynosi. No ta rodzina liczna to pierwszy do niej. Oj, ogląda, tu wytarte, tam przerwane, tutaj guzików nie ma, tu już podszewka wyjaźni. Pani Zalewska, ja to za to dam pani kubek. Matka mówi, nie, nie ma mowy. Oj, pani Zalewska, co pani chce? Ja chcę 2 kubki. Oj, pani Zalewska, a matka mówi, nie, to nie, bierze, odchodzi. No niech no pani poczeka chwilę jeszcze. Co pani dzisiaj taka nerwowa mówi? Niech no ja jeszcze raz to obejrzę. Ogląda. No, pani Zalewska, ja to zrobię tylko dla pani. Ja dam pani 2 kubki. Matka mówi, nie, panie Jankiel. Oj, co to ma być? Pan mi da 2 kubki i 2 talerzyki. O, pani Zalewska mówi, to ja to stracę, ja dorobię. Ja, moje dzieci będą chodzić, bo są nago. Matka mówi, nie, to nie, bierz, odchodzi. No niech no pani poczeka chwilę. Niech no ja jeszcze raz to obejrzę. No tak, tu wytarte, tu... Pani Zalewska mówi, ja to robię tylko dla pani, bo handel z panią to cała przyjemność, a i targować się pani umie jeszcze lepiej jak my, a i dobrym słowem pani poczęstuje, i herbatką pani poczęstuje. No matka oczywiście szła, robiła herbatę, jakieś kanapki, siadali na ławce. Ja zawsze, jak ktoś przychodził, to ja pierwszy. Ona mówi, pani Zalewska, ale to są czasy. Pani ciężko pracuje, bo rzeczywiście rodzina 11. Ja też mówię. A im, i pokazuje na nas, im kokino, chłodzenie, zabawa, a my ciężko pracujemy na nich. No i jak już zwiad wypił, zarzucam na plecy, wychodzi, fajan za gałgan. Takich domokrążców przychodziło dużo. Ale powiem o pewnych niepisanych prawach i uczciwości. Przyjeżdżał jeden z wózkiem, z warzywa, owoce, ziemniaki nam. Pchał ten wózek sam, taki dwukon, i miał. No i oczywiście no, wszyscy przychodzili, brali, ale obok był dom, już wybudowany, bo właściciel tego terenu wybudował dom. Pamiętam budowę, jak się odbywała. To gospodzie nie schodziły z drugiego piętra czy z trzeciego, tylko na sznurku spuszczały siatkę. W siatce było napisane pół kilo pomidorów, 2 kilo ziemniaków, tego i pieniądze były. On brał, czytał, odważał, dobrą wagę dawał, jak to mówili, wydawał resztę, wkładał i gospodzie do góry. Nie było przypadku, żeby coś tam się nie zgadzało. Później w południe przyjeżdżał jeszcze raz, bo to nie sprzedał. Już grosz 2 taniej. A jak i nie sprzedał w południe, to na wieczorową porą tak było. To już wtedy za ile tylko mógł sprzedać. Oczywiście matka, ponieważ była liczna rodzina, zawsze kupywała to wieczorową porą. Jak liczna rodzina? 11 osób. Proszę pana, wie pan, 4 siostry i 5 braci. Ale to była cała radocha, wie pan, taka rodzina. No, pan najstarszy, najmłodszy? Ja byłem, proszę pana, 3. od dołu. Tak. Już nikt nie żyje, tylko ja zostałem z tej całej rodziny. Taki drugi domokrąstwa, ale pierwszy do naszej matki. Przychodzi kiedyś, przynosi duże kartonowe pudło, otwiera, a w tym kartonowym pudle drugie metalowe pudło. Jak otworzył, to tam były puszki. Kawa, czekolada, herbata, kakao, takie 4. Przychodzi do matki, a matka mówi: proszę pana, ale ja dzisiaj nie kupuję, bo ja nie mam pieniędzy. Pani Zalewska, czy ja się pytam o pieniądz? Niech no pani to zobaczy, czy ten towar, co ja mam, to pójdzie na rynek, czy ja ten towar mogę sprzedawać, bo pani się to na tym zna. Matka ogląda, otworzyła, no tak, że to dobre. Nam oczy już wychodziły na wierzch, żeśmy zobaczyli, matka się popatrzyła. On też się popatrzył, mówi, pani Zalewska mówi, widzi pani, jakie to dobre, a jakim się oczy patrzą do tego. No matka to widziała. Pani Zalewska mówi, no niech no pani to weźmie, no pani zobaczy, jak im się to podoba. Matka mówi, ale ja nie mam pieniędzy. Pani Zalewska, ja się nie pytam o pieniądz, niech no pani powie, czy pani to weźmie. No dobra, to wezmę. Pani Zalewska, ja pani dołożę srebrną łyżeczkę do tego. Matka mówi, nie, wezmę, jak pani dołoży 2 łyżeczki. Oj, pani Zalewska, co pani taka jest? No, 1 łyżeczka mi się zgubi, czym będę nabierała kawy, kakao. Matka się nauczyła targować, nie wiem, ale dlatego przychodzili. No i dawał. Oni to lubili, że jak równy z równym, prawda? Proszę pana, handel bez targu jest niczym. I to zostało w tej chwili, jak państwo będą rozmawiać z kimś, co jeździli do Afryki, gdzieś handlowali z Arabami, to tam bez handlu nie odbywa się. No i matka bierze, a on mówi, pani Zalewska, wie pani co, ale u nas jest taki zwyczaj, pierwszy klient to nie może wziąć na burg. Burg to znaczy, no, na kredę, to znaczy jako pożyczkę. Niech no pani mi coś da, co pani będzie mogła. No matka tam przynosiła złotówkę czy 2 i on przychodził raz na tydzień, nie pamiętam ile to kosztowało, i brał po tą złotówkę czy 2, ale oni wiedzieli, że to jest wypłacalna rodzina, tak mówili, bo ojciec ma stałą posadę, dostaje pensję, starsze rodzeństwo pracuje, także to wszystko u nich jest dobre. No. Bazar Różyckiego matka zawsze mi brała za rękę, bo ja lubiłem chodzić. No, kiedyś idziemy tym głównym wejściem, które tam było, i wychodzi taki pan z buty. Dzień dobry, pani Zalewska, no bo matka chodziła, liczna rodzina, bez przerwy coś się kupywało. Dzień dobry. Oj, ja coś mam. Matka mówi, panie, tam już nie pamiętam, ale ja dzisiaj tego nie kupuję, bo nie mam pieniędzy. Pani Zalewska, ja się nie pytam o pieniądz. Niech no pani zobaczy, to ten towar mój. Czy ten towar, to on pójdzie, bo pani się na wszystkim zna. Dobra, matka wchodzi, a on wyciąga mundurek gimnazjalny. Wtedy jak ktoś chodził do gimnazjum, to był obowiązek posiadania mundurku. A mundurek gimnazjalny wtedy, za moich czasów, to składał się z długich spodni, z krótkich, a długie spodnie to chodziło się tylko w gimnazjum, tak normalnie w krótkich. Był taki, no, a la kamizeleczka i była marynarka z błyszczącymi guzikami. No mówi, jak niech, no to ja przymierzę. Założył, mówi, oj pani Zalewska, on wygląda jak paniś, niech no pani zobaczy, jak on w tym wygląda, ole spanić. Oczywiście ja cały czerwony, matka mówi, panie, ale ja nie mam pieniędzy. Pani Zalewska, czy ja się pytam o pieniądz, niech no pani to zobaczy, czy pani to weźmie. O, matka się spojrzała na mnie, no dobrze, ja, ale i znów, pani Zalewska, pani jest pierwszą klientką. U nas pierwszy klient nie może wziąć na burg. Niech no pani coś mi da. No matka tam miała złotówkę czy dwa. Jak pani będzie na bazarze, to pani mi dołoży. No i dawali, ale do czego zdążam? Do zaufania ludzi do ludzi. Mhm. Wtedy było zaufanie, ale oni wiedzieli, że pracują i matka jak była, to zawsze było. Czyli to była tak zwana wypłacalna rodzina. Bo jeżeli się zdarzyło, że ktoś zawiódł kogoś, koniec. Ja jako młody chłopiec, bo dorośli to mieli swoiste grona znajomych, ale jako ja młody chłopiec to stykałem się z tymi domokrążcami, którzy przychodzili. Dwa, z chłopcami z rodzin żydowskich, którym razem żeśmy biegali nad Wisłą, razem łowiliśmy ryby, razem chodziliśmy do kina. Po prostu nie było różnic, czy on jest Żydem, a ja jestem, prawda, Polakiem, czy też innym. Tak dla pana informacji, obok mojego domu na Olszowej 6, pod numerem 4, tak, było tak zwane PKU, Powiatowa Komenda Uzupełnienia, obecny WKR. I tam w czasie bombardowania zbombardowano i pozostały księgi, gdzie byli wpisani ludzie, którzy byli wyzywani do wojska. I myśmy te księgi brali i chowali u siebie, bo mówią, to się przyda. Wyjmowaliśmy z gruzów. Tam obok mojego mieszkania była taka buda, o właśnie gdzie ten pan robił kajaki, taki strych. I tam ładowaliśmy, ale nasz trud na nic się przydał, bo ten dom ocalał z pożogi wojennej, ale rozebrali go Rosjanie po wojnie, już jak było oblężenie Warszawy, bo im przeszkadzał do stanowisk artyleryjskich i to wszystko zostało zniszczone. To tam była rubryka Stanisław Zalewski, urodzony 1.10.25, wyznania rzymskokatolickiego. Pan Icek Abramowicz, urodzony tego, wyznanie mojżeszowe. Taki wyznanie prawosławne. Nie było Żyd, Polak, Ukrainiec, tylko klasyfikowano według wyznania. Ja to znam, bo żeśmy czytali te właśnie zapiski tam. Nie było Żyd, Polak, ktoś inny. Z tym, że na ulicy tej szerokiej były sklepy, gdzie było dużo żydowskich. I na ulicy Sierakowskiego, tu bliżej rzeźni, był budynek, bursa, tak nazwijmy, gdzie byli Żydzi. Nawet była ichnia ta organizacja bundu, to tam było, proszę pana, siedziba. Ale nie było, proszę pana, jakichś takich, no bo ja wiem, wyskoków, ekscesów. Bij Żyda parszywego, wypędzi z Polski i tak dalej. Owszem, były sklepy żydowskie, to tylko na polskich sklepach były wywieszane kartki, że bojkotujcie sklepy żydowskie, prawda, a kupujcie tylko u sklepach chrześcijańskich. Ale taki, wie pan, rozróbek, jak były w innych dzielnicach, bo słyszałem, że chodzili, bo tam chłopaki mówili, że jego kolega z tamtej farajny to gdzieś chodził i rzucał kamieniami w wystawę sklepów żydowskich. Tu na Pradze przynajmniej za moich czasów tego nie było. A te kartki dlaczego wywieszano? A bo to była konkurencja. Wie pan, trzeba przyznać, że społeczność żydowska to jest społeczność ustawiona na handel. Przecież Gęsia, Zamenhofa, inna, bo ja pracowałem później kilka lat w getcie warszawskim, w warsztacie, także znam dokładnie, a i przed wojną, przecież ten domokrążstat pocąc skupywał te marynarki, bo to były robione z wełny. I tu, tam w środowisku żydowskim, były specjalne pracownie, w naprawdę nędznych warunkach, gdzie gremplowano, czyli rozdrabniano Tą marynarkę oczywiście wycinano pod wszelkie guziki na włókna i z powrotem z tego tkano materiały do roboty, z tym, że to były tak zwane samodziały. To była z grubsza nitka i z tego robiono tak zwane ubrania samodziałowe. No, jak pan może słyszał o subkulturach, o bikiniarzach, no to ja należałem między innymi, to tam był szpan, że należało mieć właśnie marynarkę z samodziału, z tej grubszej wełny, barani, tu dopasowana, wie pan, elegancka, chustka w butonierce, koszula, wie pan, jakiś barwny, krawat barwny, a szykiem było, żeby był akt kobiety, wie pan, ale to już po wojnie. Spodnie, wie pan, dopasowane, krótkie, też jakieś brązowiutkie, skarpetki kolorowe, wie pan, i mokasyny, wie pan, jak były buty, mokasyny, 2 razy szyte, bo kiedyś buty były szyte. Wiem, jak się szyje nawet ich, 2 razy szyte. Charakterystyczna gruba podeszwa. Tak, i nitka szyta, normalnie szyte. Mhm. Ale ta cała technologia, wiem, bo mówiłem, był szewc, przyjaciel ojca, ja tam do niego chodziłem, napatrzyłem się, a poza tym mają swoisty slang, no. Takie 2 zdania, stoję ze ścikaczem na rogu, patrzę, a tam Neska na gablotę filuje. Masz blachę z proboszczem, to pojedziemy. Tłumaczyć? Stoję z kolegą na winklu, na rogu. Patrzymy, a tam Neska, kiedyś Neska, panowie nie pamiętają, ale to był z czasów powiem, to był luksus. Później tylko w Peweksie można było kupić, a Peweksy to były sklepy za dewizy. A i ładna dziewczyna, szykowna, nazwano Neską. Filuje na gablotę, rozgląda się za taksówką. A mówi, masz blachę z proboszczem? A, bo to znam sprawę, wizerunki na monetach po wojnie, 5-złotowych dziesiątki były z wizerunkami króli, działaczy, uczonych, między innymi z Kopernikiem. Wiadomo, Kopernik był duchowny, był proboszczem w Toruniu. Masz blachę z proboszczem, czyli masz dychę z Kopernikiem. No, a później drugi mówi, ale ta sędzina to baba Żyleta. Tylko 2 miechy z karoserią. Znaczy Żyleta wiadomo, twarda, ostra. 2 miechy, dostał 2 miesiące w zawieszeniu. No mógłbym wam opowiadać, wie pan, jeszcze więcej to przy okazji. Także ja, wie pan, pewne rzeczy znam, ale bikiniarze, proszę pana, w odróżnieniu od hipisów i innych, to byli kulturalni ludzie. To było środowisko chłopaków kulturalnych. To nie byli łobuzy, wie pan. Ale władzy się bardzo nie podobały. A, bo to przyszło z zachodu, bo to był trend amerykański. No, hipisia, bikiniarze. Bikiniarze to była taka szlachetna odmiana hipisów. Włosy obowiązkowo, uczesane w kaczy kuper, to znaczy długie, zaczesane tak na boki i one z tyłu się tak schodziły i tworząc taki przedziałek, nazwany pospolicie kaczym kuprem. Czyści ubrani, wie pan, grzeci, a że mieli swój slang.